Idę teraz do Intermarché kupić Kasi papaje, bo ostatnio mi powiedziała, że to jest jej ulubiony owoc, więc postanowiłem jej zrobić niespodziankę. Jak wygląda papaja? To jest mango. Ale gdzie jest papaja? Intermarché niestety nie ma papaji. Będę musiał iść szukać dalej. Miejscowość, którą teraz widzicie, nazywa się Armacao de Terre. Jest to malutka miejscowość, taka typowo turystyczna, jest bardzo dużo apartamentów, bardzo dużo wysokich budynków, nie jest wiele hoteli, ale bardzo dużo takich mieszkań na wynajem i mieszkań takich osób, które po prostu spędzają tam wakacje albo spędzają tam tylko zimę. Teraz poza sezonem większość sklepów, większość barów, restauracji jest pozamykana, są po prostu nieczynne. Bardzo dużo pozamykanych, pozasuwanych rolet, więc no jest cicho, spokojnie i to jest właśnie taka miejscowość cicha, spokojna. Z tego co się dowiedzieliśmy od miejscowych i wyczytaliśmy też, tu przyjeżdżają głównie osoby, które chcą wypocząć, pospacerować, spędzić trochę czasu na plaży i no wyciszyć się. Jeżeli ktoś z Was zastanawia się nad przeprowadzką do Portugalii i chciałby poznać ceny domów, to tutaj pokazuję Wam przykładowe ceny, które są w biurze nieruchomości. No i od 75 tysięcy, 120, 350 tysięcy. No też w zależności kto czego szuka i jakie są jego oczekiwania. Zasada jest taka, że jeżeli ktoś chce mieć widok na morze i im bliżej morza dom, tym płaci więcej. A im dalej od morza, tym im głębiej w głąb Portugalii, tym ceny są niższe. No i tam na wsiach można naprawdę znaleźć za kilkadziesiąt tysięcy euro nawet jakiś domek niewielki. No a równie dobrze, no, jeżeli ktoś chciałby na plaży, no to bardzo duże są kwoty, no kilkaset nawet do miliona euro. Przyjechał do nas Radek, jeden z naszych widzów. Był w okolicy i napisał, czy nie może wpaść na kawkę, więc go zaprosiliśmy. On ma takiego białego Ducato, którego przerabia, jeszcze nie jest do końca skończony, ale ma bardzo fajne rozwiązanie, dlatego teraz Wam pokażemy, co on tam zrobił, a najbardziej to mi się podoba prysznic, także chodźcie, zobaczcie. Nie dawać łóżka do samego końca, tylko zatrzymać się na tym, bo... miejsce na kierownicy, nie? Wybrałem, wiesz, tą wersję najdłuższą, nie? Mhm. Właśnie przez to, żeby te rowery tam weszły, nie? Znaczy, no wiadomo, że to by się wszystko skróciło, nie? No ale... to by mieścił przestrzeń... Tak. Zwłaszcza, że po prostu myślałem o tym, że... wiesz, jesteśmy w Czech, chłopacy też, żeby mieli dzisiaj wyspać, nie? Żebyśmy się jakoś pomieścili, nie? Pokażę Wam teraz rozwiązanie prysznica, które zobaczyliśmy przed chwileczką. I takie rozwiązanie będę teraz robił u siebie, bo to jest najlepsze, co widziałem do tej pory. Jest to prysznic zewnętrzny, który się montuje na ścianie samochodu z zewnątrz. A jak to wygląda, to Wam teraz pokażemy. Dlatego Wam właśnie pokażę teraz, jaki on jest, zrobił sobie fantastyczny prysznic. Głównym patentem jest to urządzonko. Popatrzcie się, to jest kogut z koparki. Tu jest w środku magnes, przyczepiasz i stoi. Do tego wąż, słuchaweczka i włącznik. I włącznik do pompki wody. I jazda. I proszę bardzo, prysznic, kiedy się chcesz. Aha, włączyłeś? Nie, bo woda włączona. Aha, to już mnie trysnęło. Ale zrobić, wszystko wyłożył, to chodzi. No. Trzeba tylko przełączyć kierunek wody. Leci. To jest fantastyczne rozwiązanie. Fantastyczne.
i prąd jest plusowy, więc się na pewno nie kopnie, nie? No. I to jest też bezinwazyjny sposób, nie trzeba wiercić dziur, przykładasz go na magnes, podłącza pompkę, prąd, ciach ciach, prysznic zrobiony. A jeszcze żeby było ciepłą wodę, to osobno można sobie nagrzać wodę na gazie, na kuchence, do miski i pompkę do miski i prosta sprawa. Zwróćcie uwagę, jakie ładne są te szafeczki. Czy to jest nie ostre? Aha, jest. Bardzo fajny, bardzo prosty motyw, a dodaje dużo uroku. Nie widzisz zamknięcia, ona jest w środku. O, i tam jest tylko nacięcie. Aha. Palca wsładasz i ten. Nie powiem, że mnie przechodzi lekko, ale... Super. I super, tu już jest na magnes, ale te magnesy one puszczają. Jak jedzie po wertepach, to one mają taką tendencję do tkwi. Super, że nie widać tego i nie trzeba... Magnes zrobiłem po to, żeby, wiesz, żeby on tylko teraz go złapał, nie? No. Mhm. Żeby dojechał, nie? Tak. I w momencie powiedzmy, gdy sobie robię, nie? Gdy tam nie jadę, nie? Aha. Jadę, to już zamknięte i... Super. Nie? Cik, cik, cik. I przywitaj tak. Jednym z najczęściej zadawanych pytań w ostatnim czasie jest pytanie związane z internetem. Jaki internet my korzystamy, jak łączymy się z siecią? Więc postanowiłem zebrać w końcu moją wiedzę i nasze doświadczenia i powiedzieć wam co i jak z tym internetem. Zanim zacznę opowiadać o tych kartach SIM i o tym wszystkim, to chciałbym wam powiedzieć, że tutaj za chwileczkę powinien się wyświetlić taki link i on odsyła do artykułu, no do posta, który opisuje dokładnie krok po kroku sytuację z internetem na bazie naszych doświadczeń. On jest na naszym blogu, ja go napisałem i tam są wszystkie informacje, o których będę teraz mówił i nazwy firm, nazwy aplikacji, nazwy sieci, pakietów tak dalej, więc to wszystko jest na naszym blogu, więc nie musicie teraz tego zapamiętywać, możecie teraz posłuchać, a później jak ktoś jest bardziej zainteresowany i chce wiedzieć więcej i chcieć pociągać aplikację, to po prostu wystarczy kliknąć ten link. Najczęściej jest tak, że korzystamy z internetu, korzystając z naszego własnego modemu. Jak byliśmy jeszcze w Polsce, kupiliśmy modem, on się nazywa Huawei. I to jest modem LTE, on ma jakieś antenki i tak dalej. I to jest modem Wi-Fi, do którego można włożyć kartę SIM. Tu z boku wkłada się kartę SIM i z danego kraju od operatora, którą ofertę oczywiście najlepszą znajdujemy, wkładamy kartę SIM i mamy wtedy Wi-Fi, ja, Kasia i nasze komputery. I to jest najwygodniejsze rozwiązanie i zobaczyliśmy, że chyba najtańsze ze wszystkich, które do tej pory korzystaliśmy. Więc no, my korzystamy najczęściej z tego. A jak znaleźć najlepszą kartę SIM, najlepszą ofertę? Otóż jest taka strona Prepaid, SIM, coś tam. Ja nazwę dam pod tym filmem albo i pod tym filmem i w poście na górze, na naszym blogu. Bo my mamy przeróżne, w zależności od jakiego kraju, mnóstwo kart SIM, w każdym kraju kupujemy inną. I tam na tej stronie internetowej są wypisane wszystkie oferty kart internetu na kartę w całej Europie, chyba nawet na świecie. Są aktualne promocje, jak aktywować pakiet danych, jak doładować, gdzie kupić, czy trzeba rejestrować. Tam jest wszystko opisane. Jak wjeżdżam na przykład do Finlandii, czy jakiegokolwiek kraju, to wchodzę na tą stronę, patrzę się, co oni tam mają, jaka sieć jest najlepsza, bum, idę do sklepu, kupuję i później mam kartę SIM. Więc tak najczęściej korzystamy. No i karty SIM to są, wiecie, no, trzy rozmiary, mała, duża i średnia, w zależności od tego, jaki się ma telefon, jaki się ma modem. To nie musi być taki wielki modem, to może być taki malutki wielkości telefonu, więc opcji jest bardzo wiele. No my mamy ten, jesteśmy z niego bardzo zadowoleni. Ważne, żeby to był internet LTE 4G, czyli taki no, super szybki. Więc to jest najczęstszy dostęp do internetu. Poza tym korzystamy jeszcze z internetu w telefonie oczywiście, nie? Więc tutaj mamy bardzo dobrą ofertę, mamy abonament, który kupiliśmy jeszcze w Wielkiej Brytanii, mamy z Anglii telefony, zarówno ja i Kasia i mamy tam, dlatego zostawiliśmy ten abonament w Anglii, ponieważ oni dają 18 GB roamingu.
dla każdego klienta. W Polsce jest to 2 GB, a tam jest 18, więc no, zdecydowaliśmy się płacić tam abonament, to jest 80 zł. Równowartość 80 zł miesięcznie płacimy, a my mamy nielimitowane połączenia i SMS-y i 18 giga internetu, więc to jest dobra oferta. Jeżeli ktoś z Was ma znajomego w Anglii, który ma usługi Virgin, to się dowiedzieliśmy od Van Tramsów. Jest taka opcja, jeżeli ktoś ma Virgin minimum 2 usługi, to wtedy może sobie wziąć telefon z nielimitowanym roamingiem w całej Europie. Więc to jest bardzo fajna opcja, jeżeli ktoś z Was ma znajomego w Anglii, który mieszka tam i ma na przykład internet z Virgin, albo telewizję z Virgin, albo telefon z Virgin, to zadzwońcie do niego i powiedzcie: słuchaj stary, kup mi na siebie abonament, 20 funtów miesięcznie się płaci, no i on Ci wysyła tą kartę SIM, a Ty sobie jeździsz po całej Europie i korzystasz z internetu, no, bez limitu. No i są jeszcze oczywiście inne opcje, jest jeszcze opcja bezpłatnego korzystania z Wi-Fi. W dużych miastach są McDonaldy, KFC, stacje benzynowe. Minusem tego jest bardzo powolna prędkość, więc ładowanie filmów to odpada, więc ja już od dawna nie chodzę do McDonaldów. No chyba, żeby sprawdzić Facebooka albo coś, jeżeli mi ten telefon wysiądzie, ale tak się nie dzieje, więc... można korzystać z punktów bezpłatnych. Bardzo ciekawą aplikacją jest aplikacja Wi-Fi Map. Ona działa na takiej zasadzie... O, przy okazji dziękuję Tomaszowi, naszemu patronowi, który wysłał mi nazwę tej aplikacji. I ona naprawdę uratowała mi, no może nie życie, ale dużo kasy. Aplikacja, która znajduje punkty dostępu do internetu w Twojej okolicy. Ona się łączy z GPS-em i znajduje, gdzie jesteś i pokazuje dokładnie, w którym miejscu, gdzie w miejscowości jest internet. Na przykład w kawiarni tu jest internet, w hotelu jest internet, tu w jakimś sklepie jest internet i co więcej, tutaj jest hasło do tego internetu, bo tą aplikację tworzą ludzie i działa to na takiej zasadzie, że na przykład powiedzmy, że ja idę do restauracji, zamawiam obiad, pytam się, jakie jest hasło do Wi-Fi, pani mówi mi 1, 2, 3, 4, no więc ja wpisuję 1, 2, 3, 4, działa mi, wchodzę na aplikację, wpisuję: w tej restauracji jest taki, a taki internet, hasło to jest 1, 2, 3, 4 i zapisuję. Bardzo fajna aplikacja, jest za darmo, nazywa się Wi-Fi Map i działa na całym świecie. Anteny Wi-Fi możecie sobie kupić albo potestować, poszukajcie informacji na temat anten Wi-Fi, działa to na takiej zasadzie, że ona wzmacnia sygnał. Więc jeżeli ja jestem tutaj, a sygnał jest słabiutki z kawiarni albo z czegoś, kładzie się to przy oknie albo na zewnątrz i podobno jest to niesamowita moc. Nie wiem, nie próbowałem. Jeżeli ktoś z Was próbował i zna jakiś dobry model, który warto polecić, to wpiszcie w komentarzu i wtedy będziemy mieć to dla potomnych, a ja to może wpiszę nawet do naszego bloga. Dobra, idę teraz po pranie, bo tam jest kolejka po prostu emerytów, którzy chcą robić pranie. No nie, jeszcze mam 8 minut. 8 minut, więc Wam powiem o kolejnej opcji na internet. Słuchajcie, więc tak, jeszcze jest jedna taka opcja i to też nie jest reklama. W ogóle żadna, dzisiaj nie ma w ogóle reklam tutaj. My Webspot jest takie urządzenie, które daje Wi-Fi i to podobno jest na całym świecie, w każdym miejscu, ma nielimitowany dostęp do internetu, to kosztuje 10 euro za dzień, więc to jest dość spora kwota. Ja tego nie korzystałem, ale widziałem na niektórych vlogach, że niektórzy to używają i polecają. Nie wiem, czy płacą za to, czy nie, ale no jest też taka opcja, więc Wam o tym mówię. I teraz jeszcze jest to ciekawe, jeżeli już korzystacie z takiego Wi-Fi publicznego, to bardzo polecam taką aplikację, która się nazywa SpeedCheck. I ta aplikacja, ona wynajduje, ona sprawdza po prostu prędkość, jaka jest w danym miejscu. No tutaj jesteśmy na kempingu, teraz podłączeni, zobaczcie, no 0,6. To jest śmiech na sali, to jest po prostu żenująca prędkość. Jeżeli ktoś myśli o vlogowaniu, to nie ma możliwości przy prędkości poniżej 1 megabita na sekundę cokolwiek wrzucić. To jest, no to po prostu lepiej iść grać w szachy, albo w karty, albo pójść spać, niż upload jest 0,0, 0,0, 0,1. Więc to jest bardzo ważna aplikacja, jeżeli ktoś myśli o tym, żeby coś ściągać, sprawdzać albo wrzucać filmy i tak dalej. Jest oczywiście ona bezpłatna, można ją znaleźć na wszystkie telefony. SpeedCheck się nazywa, być może są jakieś inne SpeedChecki. To jest spoko, bo nie ma dużo reklam w niej. I jak z niej korzystam, jak wchodzę do restauracji, to przed zamówieniem drinka, przed zamówieniem jakiegoś obiadu, albo czegoś, co trzeba czasami zamówić w jakiejś kawiarni, to proszę, pytam się o hasło, a jeżeli go nie mam z Wi-Fi Map, to się pytam o hasło, no i o kartę menu.
No i w tym czasie bum bum sprawdzam prędkość. Jeżeli prędkość jest poniżej krytyki, to po prostu dziękuję bardzo i wychodzę do następnego miejsca. Jeżeli jest prędkość ok, to zostaję, zamawiam jedzenie, włączam laptopa i jedziemy, uploadujemy filmy. No, to chyba tyle. Jeżeli ktoś z Was ma jeszcze jakieś lepsze, sprawdzone metody na internet, w podróży, to dajcie znać. To jest moje doświadczenie, to jest Kasi doświadczenie, to jest nasze doświadczenie i my jesteśmy z tego zadowoleni, jak na razie to działa. Także ja teraz idę, bo teraz już na pewno minęło te 8 minut, idę do pralni, zabieram pranie i tyle na dzisiaj o gadanka mojego. Chyba, że mi się coś jeszcze przypomni, to mam coś powiem. Ale nie, chyba nie. Mamy wszystko. Pranie już jest powieszone, wszystko się suszy pięknie za mną, a ja idę do Kasi. Poczekajcie chwilę, bo mamy coś bardzo ważnego do ogłoszenia. Kasia za chwileczkę wam to wszystko powie. Znaleźliśmy ostatnio trochę magnesów, które kupowaliśmy i zbieraliśmy po drodze i pomyśleliśmy, że wam je rozdamy. Kto chce taki magnes, zaraz wam pokażę, jakie są. Mamy tutaj 5 magnesów z 5 różnych krajów. Norwegia. Dania. Tallinn. Czyli Estonia, Szwajcaria i jeden z naszych pierwszych magnesów, Chorwacja. Kto ma ochotę na taki magnes, niech napisze nazwę kraju, jaki by chciał otrzymać i niech napisze, dlaczego akurat z tego kraju chciałby magnes. W jakiś kreatywny sposób napiszcie parę zdań. No i potem wybierzemy wśród tych osób, wśród odpowiedzi, najlepszych odpowiedzi, osoby, które otrzymają pocztą od nas taki magnesik. Do magnesiku jeszcze dorzucimy naszą nową wlepkę. Także to nie będzie tylko magnes, będą dwie super nagrody, no i oczywiście tyle od nas. Trzymamy kciuki.